wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Zapraszamy na herstorię wysokich obcasów. Dzień dobry, ja się nazywam Katarzyna Wężyk. A ja nazywam się Natalia Waloch, dzień dobry. Jak co tydzień zapraszamy Was do naszego podcastu Herstorię wysokich obcasów, podcastu, w którym opowiadamy o kobietach. O kobietach, które żyły tak intensywnie i ciekawie, że czasami po prostu nie da rady o nich opowiedzieć w jednym odcinku. Dlatego opowiadamy o Kleopatrze w dwóch i dziś zaczynamy część drugą, część pierwszą można znaleźć w odcinku tydzień wcześniej. Wysokie obcasy. No i zaczynamy w 41 roku przed naszą erą, w Tarsie. Jakieś 30 lat później urodzi się tam święty Paweł, wiecie, to ten, który to małe żydowskie kółko rybackie zmienił w ogólnoświatową religię. Teraz w każdym razie jest to miasto, które na kwaterę wybrał sobie Marek Antoniusz. I właśnie w tym mieście odwiedziła go Kleopatra. I jak to ona, wejście miała epickie. Przybyła na statku o purpurowych żaglach i ze srebrnymi wiosłami, które poruszały się w takt granej z pokładu muzyki, spowita dymem z kadzideł o zapachu róż i nerdu. Dobrze, że nie nerda. Natalia Kurmowa Sucharów. Przepraszam. No skojarzenie było dosyć oczywiste. Może... Ale... Przechodząc do poważnych rzeczy, o co chodzi z tą purpurą i dlaczego ona się do dzisiaj kojarzy z kolorem królewskim? Bo to był barwnik ekstremalnie drogi, słuchajcie, to się produkowało ze ślimaków i z 10 tysięcy ślimaków... Chyba wyciskało. Które się tak jakoś tam maltretowało strasznie, wyciskało się z nich trochę ponad gram. To jest mniej więcej ta po prostu robota, którą odwaliła Skłodowska-Curie, jak mieszała te tony blendy smolistej, żeby gram radu uzyskać. To tutaj z 10 tysięcy rozplaskanych ślimaków miało się gram barwnika i tam można było sobie rąbek ubrania zabarwić. W związku z tym, jeśli statek Kleopatry miał purpurowe całe żagle, no to znaczyło, że naprawdę tutaj przybyła królowa życia i świata chyba. Ona spoczywała w stroju Izydy pod złotym baldachimem i to pewnie było naprawdę złoto. Wachlowali ją chłopcy w strojach amorków, a wino podawały służące przebrane za nimfy. No naprawdę niezła scenografia. Notabene kolor czerwony, jak i różowy był kolorem głównie męskim, bo władcami byli mężczyźni, więc to całe mówienie o tym, że różowy to jest kolor dziewcząt, to jest bujda na resorach, to jest wymysł handlowców z lat 30. XX wieku. Dodajmy pod koniec XVIII wieku męskie buty też były na obcasach, a męskie łydki były doceniane pod kątem ich kształtności. Otóż. Tak się zanarzyło. Ale wracamy do Kleopatry, no bo ten jej wjazd, co jakby... Żeby go porównać do tego, jak mógłby dzisiaj wyglądać, to trochę tak, jakby wbiła do tego portu na jachcie Romana Abramowicza, w którym na żywo grałaby Beyoncé czy inna Lady Gaga, a supermodelki odpalałyby cygara od 500-eurowych banknotów, oblewając się szampanem wydobytym z Titanica. No to był taki poziom spalania kasy. Całość po prostu krzyczała, patrz, jaka jestem bogata, jestem królową, jestem boginią, przybyłam, bo mam taki kaprys i ochotę zaszczycić cię swoją obecnością, a teraz klękajcie narody. Jak mówiłaś, jestem bogata, jestem królową, jestem boginią, to przypomniała mi się bohaterka innego naszego odcinka, Giorgia Meloni, obecna premierka, która mówiła, jestem kobietą, jestem chrześcijanką, jestem matką i to wszystko zapętlili DJ-e. To tutaj też by był całkiem niezły kawałek. Tylko Kleopatra to pokazała, nie musiała mówić. Nie musiała mówić, właśnie. No, ale teraz możecie zapytać, dlaczego Marek Antoniusz w ogóle wzywał Kleopatrę. No, ponownie, walki o władzę w Rzymie po śmierci Cezara to jest w ogóle kwestia na osobny podcast, ale nas interesuje to, że w 42 roku na placu boju został Oktawian, 19-letni cioteczny wnuk Cezara, którego ten wyznaczył na swojego dziedzica i jego 41-letni były towarzysz broni Marek Antoniusz. I to oni... Knujący polityki rubaszny żołnierz podzielili między siebie imperium. Oktawian ostatecznie wziął zachód i początkowo to on wydawał się być w dużo gorszej pozycji. Dlaczego? No bo był młody, był niedoświadczony, chorowity przez całe życie i brakowało mu zarówno charyzmy, jak i wpływu w Rzymie. No, szybko się jednak okazało, że ten ponury i drobiazgowy paranoik w bezwzględności, w sprycie i w cierpliwości dalece jednak przewyższał swojego rywala.
bo Antoniusz, któremu z kolei przypadł dużo bogatszy wschód, był z kolei impulsywny i taki dość prosty. On lubił wino, kobiety i śpiew, niekoniecznie w tej kolejności, za to w ilościach przemysłowych, a pieniądze się go zupełnie nie trzymały. Miał posturę gladiatora. Poeci będą się rozpisywać o jego mocarnych udach, szerokich ramionach i odważnym i męskim obliczu. I reputację niezwyciężonego generała. No i też nie bał się silnych kobiet. Taka była jego matka, dwie żony i najsłynniejsza kochanka. No to rzadkość rzeczywiście. W 41 roku Antoniusz udał się na objazd swoich wschodnich włości i wezwał do Tarsu, wspomnianego już, swoją najbogatszą wasalkę, królową Egiptu. Kleopatra z kolei po idach marcowych dokonała mocnego przegrupowania. Wraz z Cezarem umarły plany imperium łączącego wschód z zachodem, o ile kiedykolwiek takowe faktycznie miała. Teraz musiała skupić się na tym, żeby Egipt nie został przez Rzym po prostu połknięty. Przez następne 3 lata Kleopatra napełniała spichrze i kufry, walczyła z epidemią dżumy oraz umacniała swoją pozycję. No i pierwsze, co zrobiła, to pozbyła się kolejnego brata męża, Ptolemeusza, któregoś tam chyba już 14. Jakoś tak niedługo po powrocie królowej do Aleksandrii chłopak zniknął z oficjalnych dokumentów, natomiast jako współregent pojawił się 3-letni Cezarion, co miało też dodatkowy plus, że przynajmniej przez 13 do 15 lat nie będzie się do niczego wtrącał. Czyli syn. Syn mąż? Syn mąż, tak. Nie, chyba nie syn mąż, tylko po prostu druga osoba na tronie, ten mężczyzna na tronie obok. Raczej nie. Jednocześnie Kleopatra dyplomatycznie manewrowała między walczącymi o Schedepo i Juliuszu Cezarze, tak dyplomatycznie, żeby uniknąć zaangażowania po którejkolwiek ze stron, no bo nie wiadomo, kto wygra. Dopiero to jak PSL trochę. Tak, trochę jak PSL, tak, tak. No i dopiero kiedy opadł pył po ostatniej bitwie i było wiadomo, kto wziął wschód, Kleopatra, już nic wtedy nie ryzykując, wzięła się za obłaskawianie nowego szefa. Jako że Antoniusz ogłosił się wcieleniem Dionizosa, boga wina i rozpusty, w ogóle Kasia, uważam, że musimy się kimś ogłosić po tych 2 odcinkach o Kleopatrze. To po prostu... Ja mogę Kleopatrę. Człowiek się ogranicza zupełnie nie wiadomo dlaczego. No i skoro on się ogłosił Dionizosem tak naprawdę, to Kleopatra do niego przybyła nie jak do Cezara, jako dziewczyna, spadkobierczyni tronu i tak dalej, dziewczę wpatrzone w starszego mentora, tylko jako Afrodyta oraz Izyda w jednym, bo tak też można, to jest po prostu jak z Pokemonami, są ewolucje, można to dowolnie łączyć. Bogini miłości, namiętna i świadoma swego uroku, w wieku, jak to ujął Plutarch, w którym kobieta jest u szczytu urody i intelektualnych możliwości. To jest bardzo ciekawe, bo ona miała 29 lat, w związku z czym, jak na tamte czasy, to ten szczyt urody bardzo jest dosyć nieoczekiwanie późno jest umieszczony, z kolei szczyt intelektu jakoś wcześniej, no ale oni krócej żyli, szybciej się mordowali, wchodzili na trony, więc może. W każdym razie Kleopatra zignorowała zaproszenie na ucztę do Dionizosa, czyli Antoniusza, i kazała jemu przybyć do siebie, pokazując tym samym, kto tu rządzi. Słusznie. A Marek Antoniusz chyba nie żałował, że przyjął to zaproszenie, bo stoły Kleopatry wręcz uginały się od jedzenia, od najlepszego wina, to wszystko oczywiście na złotej zastawie, a bogato zdobione sofy pozwalały się wygodnie ułożyć. Gospodyni przeprosiła, że no wybaczcie, w pośpiechu przygotowałam tylko tak skromne przyjęcie, i zaprosiła gości, czyli tam jego otoczenie, żeby po uczcie wzięli sobie, co im tylko się podobało. Puchary, sofy, purpurowe draperie, lektyki, no i po etiopskim niewolniku doniesienia pochodni, żeby się w ciemności nie potknęli, objuczeni tymi wszystkimi łupami. A kolejnego dnia wykupiła wszystkie róże w mieście, a goście mogli się wręcz kąpać na uczcie w ich płatkach. No, tak się robi uczty, a nie tak. Koreczki i wino w supermarketu. Głupio nam teraz z naszymi domówkami. Też, no, głupio po prostu. Hummus i grisin. Rzymski historyk przytacza taką opowieść o Perle, która miała pokazać ta historia zarówno obłędne wprost bogactwo Kleopatry, jak i też jej ekstrawagancję. Podobno się założyła z Antoniuszem o to, że da się wydać 10 milionów sestercji, to tak w przeliczeniu około 25 milionów dolarów, na ucztę. I wygrała. Podczas biesiady zdjęła jeden ze swoich kolczyków z bliźniaczymi dużymi perłami i rozpuściła perłę w occie, następnie to wypiła.
No, brzmi to naprawdę epicko, też oburzająco i dekadencko, w zależności od indywidualnej tolerancji na zabawy superbogatych ludzi, ale niestety, przykro nam, perła się w odcień rozpuszcza, chyba że jest skruszona na pył i bardzo długo gotowana, więc autor to zmyślił. Ale jednocześnie odradzamy wrzucanie pereł do octu, ponieważ perły bardzo mogą zmatowieć i nie lubią, więc nie sprawdzajmy. Nie róbcie tego w domu. Nie. Ale nawet bez perły Marek Antoniusz długo się nie bronił. I tu znów Plutarch. W momencie, gdy ją zobaczył, Antoniusz stracił głowę, jak młody chłopak. Stracił głowę tym szybciej, że Kleopatra tym razem darowała sobie intelektualne rozmowy, którymi bawiła Cezara, które za to jej nowego kochanka no po prostu by tylko znudziły. Za to zaoferowała mu dobrą zabawę. Plutarch. Kleopatra umiała pochlebstwa dzielić nie na czworo, lecz na wielokroć. Czy Antoniusz chciał poważnego działania czy żartów, stale dawała mu jakąś nową i pochlebną przyjemność i wychowywała go sobie niczym dziecko. Razem z nim grała w kości, razem piła, chodziła na polowania i przyglądała się mu w czasie ćwiczeń z bronią. No była taką maniac pixie dream girl po prostu. Albo ten, pamiętasz ten monolog z Zaginionej dziewczyny? O tym, jak zacząć być cool girl? Ona właśnie była wcieleniem w antyku. Taki, że zawsze śmieje się go do wcipów, jest w rozmiarze XS, mimo że wcina chipsy, popija piwem, zawsze ma ochotę na seks i lubi twoich kumpli, lubi oglądać z tobą mecze, to jest cool girl. W jakim filmie? Zaginiona dziewczyna. O tej psychopatce, która wrabia męża w zabicie samej siebie. Sorry, spoiler alert. Nie widziałaś? Nie. Gone Girl? Nie? Nie. Och, ominęło cię. No i z takich fajnych dziewczyn potem przyszło chrześcijaństwo i powiedziało, że to do tańca i do różańca. Ała. No, ała. W zamian za wypłacenie zaległego żołdu legionom Antoniusza, Kleopatra zażyczyła sobie wyeliminowania ostatniej konkurentki do tronu, siostry Arsinoe. To, no co cóż, ostatnio widzieliśmy, jak tak. Szła w kajdanach w Rzymie. Tak, no pech, no. Trzeba. Rzymianie wyciągnęli ją więc ze świątyni Artemidy w Efezie i zamordowali na marmurowych stopniach schodów. Od tej pory uwaga, którą Antoniusz poświęcał wszystkim ważnym sprawom, została stępiona, cokolwiek Kleopatra sobie zażyczyła, dostawała, bez względu na to, co było właściwe w oczach ludzi i bogów, sarkał rzymski historyk. Kochankowie spędzili razem rok w Aleksandrii, gdzie Kleopatra łączyła obowiązki królowej z dostarczaniem Antoniuszowi rozrywek. A o intensywności ich zabaw najlepiej świadczy nazwa towarzystwa, które balowało z nimi, a nazywało się ono, uwaga, niezrównane wątroby. Antoniusz, cały z mięśni uciechy, potrafił się śmiać, to też rzadkie, także z siebie. A za to Kleopatra nawet z drwiny potrafiła zrobić komplement. I to jest świetna historia. Oni wyprowadzili, w ramach rozrywek też łowili ryby na Nilu i raz Antoniuszowi ten połów nie szedł, więc co zrobił? Kazał służącym pod wodą przywiązać do wędki co dorodniejsze sztuki, potem je wyciągał i szpanował łupem. Trochę za bardzo szpanował, Kleopatra coś podejrzewała i następnym razem to ona kazała mu przywiązać po prostu ogromną rybę do wędki, tyle że tym razem ta ryba była solona. Kiedy ją wyciągnął, wybuch śmiechu dookoła, on trochę skonfundowany, a wtedy królowa powiedziała: zostaw wędkę nam, generale, twoim łupem są miasta, królestwa i kontynenty. No jak jej nie kochać? I tutaj chciałoby się powiedzieć, że żyli w tym luksusie długo i szczęśliwie, a przynajmniej na tyle, na ile im pozwoliły wątroby albo rywale, ale się oczywiście wtrąciła wielka polityka. Otóż Marek Antoniusz był, cóż za niefart, żonaty, a Fulwia nie była typową rzymską matroną, która ze stoickim spokojem znosi zdrady męża. Wydała więc wojnę Oktawianowi, zdaniem niektórych historyków, po to, żeby mąż sobie o niej w ogóle przypomniał. No to taki w ogóle oryginalny sposób zwracania na siebie uwagi, także... Wracaj, albo ci naprawdę tak. Rozwalę interesy w domu. Także serio, jak stłukłyście tam czasem jakiś talerz w awanturze, czy trzasnęłyście drzwiami, to luzik. No i wiosną 40 roku Marek wyjechał do Grecji uspokoić żonę. A kiedy ta niedługo później umarła, co pewnie powitano z westchnieniem ulgi, Oktawian zaproponował Antoniuszowi zacementowanie ich sojuszu przez małżeństwo z własną siostrą. A Oktawia z kolei była kobietą piękną, inteligentną, ale też łagodną, posłuszną, lojalną i cierpliwą, jak później zobaczymy, niemalże świętą. Była po prostu wzorem rzymskich cnót, no i tak się też składa, negatywem władczyni Egiptu. Tej złej kobiety, która uwodziła żonatych mężczyzn i rządziła nimi jak chciała.
No Antoniusz się na ślub zgodził. Czy to dlatego, że po raz ostatni odezwał się w nim pragmatyzm, czy może też dlatego, że jego miłość do Kleopatry nie była wtedy aż tak ogromna? No, możemy dywagować. W każdym razie królowa Egiptu, która właśnie urodziła Antoniuszowi bliźnięta, Aleksandra Heliosa i Kleopatrę Selenę, no na pewno nie była zachwycona, ale ona też potrafiła czekać. I to czekanie potrwało 3 lata. Antoniusz zapragnął powtórzyć wyczyn Aleksandra Wielkiego i podbić partię, dzisiejszy Iran, a na wyprawę wojenną potrzebował pieniędzy. No, dużo pieniędzy. Kleopatra była skłonna wybaczyć niewiernemu odejście i sfinansować ekspedycję, ale też oczywiście nie za darmo. W zamian Antoniusz oddał jej ziemię w Azji Mniejszej. Królowa jednym ruchem przywróciła stan posiadania dynastii z odległych czasów jej świetności i odzyskała kochanka, któremu szybko urodziła kolejne dziecko, syna Ptolemeusza. Po co się wysilać? Miała wszelkie powody, by patrzeć w przyszłość z optymizmem. Tyle, że dla odmiany szczęśliwa gwiazda odwróciła się od niezwyciężonego właśnie wcześniej generała Marka Antoniusza. Bohater wrócił z partii z podkulonym ogonem w depresji. On miał takie tam tendencje, zaraz się zabije. Nigdy tego nie realizował. I właśnie z mocno przeszedzoną armią. A Oktawia, dobra, lojalna Oktawia, przyjechała do niego z zapasami i żołnierzami, ale przyblokowała ją wtedy Kleopatra. Co zrobiła? Przestała jeść i dużo, a strategicznie płakała. To znaczy, przestawała, jeśli jej kochanek przychodził, żeby go nie martwić, ale zapuchnięte oczy mówiły same za siebie. Taki klasyczny, pasywno-agresywny, wpędzanie w poczucie winy. I musiała go chyba dobrze odczytać, bo niektórzy na coś takiego uciekają, a on jednak został. Uwierzył tym łzom, uwierzył, że Kleopatra się zabije, jeśli ją zostawi, i żonę odprawił. A potem, już z wojskiem opłaconym przez kochankę, odniósł parę mniejszych zwycięstw i wyprawił triumf. Teraz go wyprawił w Aleksandrii, a nie w Rzymie. No i jakby tego afrontu było mało, w 34 roku przed naszą erą uroczyście ogłosił Kleopatrę królową królów. Cezariona, dziedzicem Juliusza Cezara, a trójce ich wspólnych dzieci rozdał rzymskie ziemie na wschodzie, także te, których nie zdążył jeszcze podbić. Czy detal. Tak zwane donacje aleksandryjskie wydawały się być szczytem potęgi Kleopatry. Miała teraz wszystko, czego chciała. Imperium obejmujące południowo-wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego, od Libii do południowej Turcji, stabilną władzę, opiekę najpotężniejszego do niedawna Rzymianina, zapewnioną przyszłość swoich dzieci, które tutaj złamała tradycję przodków, najwyraźniej kochała i chroniła, a nie traktowała ich jak konkurencję. No i właśnie wtedy wszystko zaczęło się sypać, jak to w życiu. Bo Oktawian naprawdę nie mógł dostać lepszego prezentu niż rzeczone donacje aleksandryjskie. Rzymscy propagandyści zdwoili wysiłki, żeby przedstawić Antoniusza jako zniewieściałego zdrajcę chodzącego na pasku orientalnej dziwki. Podobno masował jej stopy podczas uczty jak jakiś niewolnik, spełnił jej najdziksze zachcianki, rozdawał rzymskie ziemie. No, wschodnia dekadencja go tak zmiękczyła. Zapomniał, gdzie jest jego miejsce, jako mężczyzny, jako Rzymianina. To miejsce jest oczywiście na szczycie hierarchii dziobania, nie jako podnóżek królowej, która ewidentnie go, przynajmniej symbolicznie, wykastrowała. No, nie mówiąc już o tym, że kobieta u władzy to w ogóle coś nienaturalnego, wręcz perwersyjnego. Seneka będzie potem wzdychać, że Marek Antoniusz był wielkim człowiekiem, ale zrujnowało go, a konkretnie popchnęło do obcych nawyków i nierzymskich występków, pijaństwo i miłość do Kleopatry, która zrobiła z niego niewolnika swoich kaprysów. Przestał być panem samego siebie, no to zaiste los gorszy od śmierci. Kleopatrę z kolei przedstawiano jako skończoną piękność i nienasyconą nimfomankę, a do tego najpewniej czarodziejkę. Wszak tylko uroda, seks i magia mogły mężczyznę do tego stopnia omotać. Zabójcze piękno, zauważa bezbłędnie Stacy Chief, jest mniej niebezpieczne niż zabójcza inteligencja. No, to pewno łatwiejsze do wytłumaczenia. Tak. Piękno plus jeszcze czary, jakby tak, piękno dokładnie. Nie wystarczyło. I jeszcze nimfomanka, wiadomo. Nic tak nie wprawia w dygocik, jak kobieca seksualność. Tak, nie? Vagina dentata. Tak. Kłapie zębami i zaraz cię zje. Tak. No a czy Marek Antoniusz rzeczywiście był tak zupełnie bezwolny, tak zakochany lub wręcz zaczarowany? No cóż, zachował się list do Oktawiana, o ile faktycznie Marek Antoniusz go popełnił, no bo to zwycięzcy decydują, tak, co zostaje zachowane. No w każdym razie ten list raczej temu
przeczy. No bo czyta się go nie jak coś, co napisał dorosły mężczyzna w swoim, wiecie, poważnym związku z ukochaną kobietą, tylko jak tekst żołnierza do kolegi o ostatniej flamie. I tu cytat. O co chodzi? Że pieprzę królową? Co, czy jest moją żoną? Czy właśnie zacząłem? Czy może robię to od 9 lat? A ty, czy tylko ty masz własną żonę? Zanim przeczytasz ten list, czy nie zerżnąłeś, aby też Tertuli, Ternili, Rufili, Salvi czy Ticeni, to są wszystko imiona rzymskich kurtyzan. I ostatnich, najlepszy fragment, czy to naprawdę ma znaczenie, gdzie i w kim ci staje? Romantyk po prostu. Bardzo nowoczesne tłumaczenie. Tak, tam były różne tłumaczenia, mniej lub bardziej wulgarne, ale podobno, bo tam w XIX wieku to tłumaczyli tak bardzo łagodnie, potem coraz mniej łagodnie, no ale wybrałam takie, które rzeczywiście oddaje ten żołnierski język. Tak, przemawia do nas. Ale Oktawiana tym listem nie przekonał. Nie pomogło też, że w końcu rozwiódł się z wierną Oktawią dla swojej wschodniej kurtyzany. Wschód, dodajmy, już wtedy kojarzony był jednocześnie z budzącym zazdrość wyrafinowaniem i godną pogardy dekadencją, z luksusem i okrucieństwem jednocześnie, ze zmysłowością i magią, podsumowując kobiecością. Morze i Rzym wyglądał przy Aleksandrii jak kurnik, ale za to Rzymianie, w przeciwieństwie do miękkich, zniewieściałych, perwersyjnych Greków czy Egipcjan, byli męscy, twardzi jak stal i potrafili kontrolować popędy. I to do nich, do racjonalnego, wydajnego, niedzielącego włosa na czworo zmilitaryzowanego Zachodu należała przyszłość. Toksyczna męskość. W 1932 roku, właśnie po to, żeby bronić ten Rzym przed wschodnią dekadencką zarazą, a także przed królową o nienasyconym apetycie na cudzych mężów, cudze ziemię i władzę. No i tu cytat z jednego z propagandistów. Czyż kobieta, i to nawet nie Rzymianka, miałaby rządzić światem? O nie! No i właśnie z tych powodów Oktawian wydał wojnę Kleopatrze. Oczywiście, chodziło mu o wyeliminowanie Marka Antoniusza. Ale propagandowo była to wojna z kobietą, która nie znała swojego miejsca i należało dać jej nauczkę. No a rok później zmierzyli się pod Akcjum. Rezultat tej bitwy, o której mówiłyśmy w poprzednim odcinku, już znamy. Kleopatra uciekła, Antoniusz pogonił za nią. Szybko jednak zdał sobie sprawę, jaką się okrył hańbą i rejs spędził rozpaczając w samotności, a reszta jego wojska poddała się Oktawianowi. Schiff uważa, że ewakuacja Kleopatry była strategiczna, a nie paniczna. Wymknęła się z całym skarbem i 1/3 floty, ale skutki były tak czy owak opłakane. Po klęsce pod Akcjum nie było już co zbierać. Kleopatra i Antoniusz próbowali z Oktawianem negocjować. Ona obiecała zrzec się tronu, jeśli zasiądzie na nim Cezarion. On popełnić samobójstwo, jeśli ją oszczędzi. Ale zwycięzca negocjować no, nie musi, taka jest prawda. Legiony Oktawiana raźnym krokiem maszerowały do Egiptu, a dawni sojusznicy pary na wyścigi przechodzili na jego stronę. I podczas gdy Antoniusz spędzał wówczas czas, no, głównie użalając się nad sobą i nad dawną chwałą, Kleopatra, jak to Kleopatra, jak zwykle szkoła planu B. Może zabierze dzieci i skarbiec i ucieknie do Indii. No, niestety, Oktawian był szybszy i zniszczył jej okręt. Okej, nie Indie, to może Hiszpania. Ten pomysł też okazał się niewykonalny. Został zatem plan C. Królowa zaczęła testować trucizny na skazańcach. Szkoła takiej, która zabija możliwie szybko i bezboleśnie. No i jeszcze zbudowała sobie zamykane od środka mauzoleum, gdzie złożyła także zapasy złota i kosztowności. Jeśli wszystko inne zawiedzie, uznała, zawsze będzie miała ostatnią kartę przetargową. Zagrozi Oktawianowi, że się spali razem z całym skarbem, jeśli ten nie daruje życia przynajmniej jej dzieciom. Kiedy egipskie wojsko poddało się bez walki, Kleopatra zabarykadowała się w mauzoleum, a wracającemu z pola niedoszłej bitwy Antoniuszowi wysłała wiadomość o swojej śmierci. Jeśli to prawda, byłby to jej najbardziej pragmatyczny i bezwzględny gest obliczony na to, by skłonić kochanka do samobójstwa i wkupić się tym samym w łaski Oktawiana. Z jednej strony była do takiego pragmatyzmu zdolna, z drugiej trochę za bardzo to pasuje do czarnego obrazu bezdusznej uwodzicielki, jaki stworzono. W każdym razie gest był skuteczny, bo Antoniusz postanowił pójść w jej ślady. Po co czekać? Los odebrał mi jedyną rzecz, dla której chciałem żyć. Żałuję tylko, że kobieta wyprzedziła mnie w odwadze, miał powiedzieć.
Niestety zabrał się do rzeczy nieudolnie, rzucił się na miecz, ale przebił brzuch, a nie serce. No cóż. Przepraszam. No, no cóż, no. Rozumiem, że to może nie być łatwe rzucić się na nóż. No taki rzeczy miał ludzi. Od takich rzeczy miał ludzi zazwyczaj, tak? On był od pracy koncepcyjnej, od generałowania. Praca koncepcyjna przy... A nie od nabijania się na miecz. Hello. Nabijanie się na miecz, tak. Podobno, nie, przepraszam, ale to naprawdę te czasy były tak szalone, że one, mając całą wiedzę historyczną i tę grozę, to one brzmią poniekąd po prostu jakoś tak komiksowo momentami. O ile wierzymy tak rzymskim propagandistom, historykom, którzy to spisali, a to miało wyglądać tak, że on w ogóle latał z tym mieczem, to miał jakiegoś niewolnika, który miał był wyznaczony do tego, żeby go zabić, a ten niewolnik stwierdził, nie, ja swojego pana zabijać nie będę. Sam się nabił na miecz skutecznie, no i Marek Antoniusz został sam i wtedy no, dokonał tego harakiri w sposób niewprawny. No w każdym razie umierającego, krwawiącego Marka Antoniusza zaniesiono pod to mauzoleum, ale wrota już były zamknięte od środka. No i co teraz? No Kleopatra i jej służący, Eiras i Harmiona, te imiona potem będą ważne, no musiały go wciągnąć na tym, na linię przez okno, na jakiejś desce. Niezwyciężony bohater został przez kobiety wciągany na linię przez okno. Który się dziabnął w brzuch. No jeśli wierzyć rzymskim historykom, żegnając go, królowa wreszcie zachowała się jak tak zwana normalna kobieta, to znaczy albo też no, jak zawsze wyszła w rolę, bo nazwała umierającego kochanka swoim mężem i panem, rozdzierała szaty, umazała się jego krwią. On też, trzeba powiedzieć, miał styl, powiedział jej, żeby nie rozpaczała, miał wszak dobre życie, był potężnym władcą, a teraz umiera godną śmiercią to z ręki Rzymianina, własnej, ale zawsze Rzymianina. I to szanuję najbardziej, z dziurą w brzuchu poprosił o wino. No i Marek Antoniusz skonał wtedy w ramionach ukochanej, co byłoby pięknym, wielkim finałem romantycznej legendy, tyle że Kleopatra za chwilę znowu go przyćmiła. No hello, bogini w końcu, więc... Klękajcie na rady. Sługa Oktawiana podstępem wdarł się do mauzoleum i odebrał królowej jej ostatnią kartę przetargową. Oktawian umieścił ją pod strażą, która miała pilnować, żeby nie zrobiła sobie krzywdy. Spotkali się tylko raz. Czy Kleopatra, jak chciała rzymska propaganda, po raz ostatni spróbowała, jak jej czar działa na Cezarów? Mało prawdopodobne, żeby była aż tak zdesperowana. Ona potrafiła czytać ludzi, a Oktawian nie należał do mężczyzn, którzy cenili w kochankach inteligencję i siłę. Od władczyni Egiptu chciał tylko jednego, by szła w kajdanach w jego rzymskim triumfie. No a na to ona oczywiście była zbyt dumna. I tu wchodzimy naprawdę w ten kluczowy moment dla jej legendy, bo według legendy wierni słudzy przeszli przez te rzymskie straże i przeszmuglowali jej koszyk daktyli. No i według legendy był w nim wąż. Ale współcześni historycy są sceptyczni. Po pierwsze, byłaby to niepewna śmierć, a przy tym bardzo bolesna. Nie mówiąc już o tym, że kobra by się do kosza nie zmieściła, chyba że to był naprawdę wielki kosz, a raczej nie był. No więc bardziej prawdopodobne jest to, że ostatnia władczyni Egiptu użyła mieszanki opium i cykuty. Metody no, dużo mniej widowiskowej niż ukąszenie węża, za to skuteczniejsze i dużo łagodniejsze, po prostu się zasypia. No, czegokolwiek użyła, Oktawian, zaalarmowany listem, w którym Kleopatra prosi, żeby ją pochować obok Marka Antoniusza, wparował do tego jej komnaty i znalazł ją już martwą. Eiras leżała bez życia, ta służka leżała bez życia u stóp królowej, a Harmiona jeszcze poprawiała jej diadem na głowie. Ładnie to tak, Harmiono? Zapytał Rzymianin. Bardzo ładnie i należy się potomkini tak licznych królów. Odparła i dołączyła do swojej pani. I jak to mówią? To jest wersja z Plutarcha i tak się kończy też film z 1963 roku, dokładnie tymi słowami. No i wiecie, my naprawdę nie mamy fantazji, bo mówimy, żeby ktoś ci tam szklankę wody podał, nie? Nie, żeby ktoś ci diadem poprawił na głowie. Zanim do ciebie dołączy. Tak. Schiff z kolei, autorka fantastycznej biografii Kleopatry, o której już mówiłyśmy, ale się nie możemy nachwalić jej, ona dostała Pulitzera za tę książkę, podaje alternatywną wersję wydarzeń. Jej zdaniem nie jest wykluczone, że Oktawian po prostu pozwolił się Kleopatrze zabić, bo żywa była dla niego zagrożeniem. Zabicie było problematyczne. Aleksandryjczykom by się to na pewno nie spodobało. Oni potrafili karać władców, którzy im się nie spodobali. Tak, tak. A samobójstwo oba te problemy rozwiązywało.
pogodnej śmierci swoich wrogów mógł okazać im wielkoduszność, wszak im wspanialszy przeciwnik, tym wspanialsze zwycięstwo, wiadomo, i kazał pochować w Aleksandrii razem i ze wszelkimi honorami. A w triumfie szedł posąg Kleopatry z wężem przy piersi i trójka młodszych dzieci. Cezariona Oktawian kazał zabić. Tak, no jeśli on był uważany za dziedzica Cezara, to po prostu nie mógł go pozostawić przy życiu. Otóż. A po śmierci Kleopatry Egipt stał się prowincją rzymską, a niepodległość tak na dobrą sprawę odzyskał dopiero 20 wieków później, to znaczy w wieku XX. Jej dzieci z Antoniuszem, słuchajcie, wychowywała święta Oktawia. Chłopcy jakoś tak szybko zniknęli z radaru, ale Kleopatrę Selenę wydano za króla Mauretanii, Jubę, i oboje zrobili z tego afrykańskiego państwa kwitnące królestwo, tam nauka, sztuka. Przynajmniej za ich czasów to był taki złoty wiek. No a Oktawian August został pierwszym i zdaniem wielu historyków najwybitniejszym rzymskim cesarzem. No i jaki przeciwnik, taka porażka też, no. Przegrać z najwybitniejszym to jednak lepiej niż przegrać tak z jakimś patałachem. Kleopatra była niebezpieczna, bo była inteligentna, bogata i miała władzę. Jedno z trzech patriarchat może jeszcze ewentualnie wybaczyć, ale kombinacje tego wszystkiego już nie. Jej mężczyźni trafili więc do historii, a ona trafiła do legendy. I to bardzo długo czarnej legendy, bo pierwszą wersję jej życia, pamiętajmy, spisali jej wrogowie. Poeta Lukan nazwał ją hańbą Egiptu, Horacy złowieszczym potworem, pijanym szaleństwem, Pliniusz starszy królową nierządnicą. Dodajmy, że miała w życiu seksualne relacje z dwoma mężczyznami, a Juliusz Cezar i Marek Antoniusz przeskakiwali z łóżka do łóżka, ale oczywiście to ona była nimfomanką i puszczalską. Klasyk, dużo się nie zmieniło. No. Zmienia się, ale jeszcze trochę do roboty jest. Swoje do tej legendy, tego obrazu, tej uwodzicielki dołożyli też malarze, a słuchajcie, imię ich naprawdę legion. Wpiszcie w Google Kleopatra painting, no to znajdziecie tych obrazów od groma. Od późnego renesansu do końca XIX wieku Kleopatra była naprawdę bardzo lubianym tematem, głównie dlatego, że można było przy tej okazji pokazać cycki. Gdyż, jak pamiętajmy, cyc biblijny, antyczny i mitologiczny był w sztuce tak zwanej wysoki okej, bo wiadomo, edukacyjny. W przeciwieństwie do cyca żółwiowego, który był niemoralny i niesmaczny. Malarze najchętniej oczywiście malowali śmierć Kleopatry, gdyż wedle legendy miała obu żmiję przystawić do piersi. Na obrazach mamy więc często wielki cyc i małego węża. Trzeba się naprawdę uważnie przyjrzeć, żeby go dostrzec. Czasem Kleopatra jest nawet wręcz zupełnie naga, gdyż jak wiadomo, przed śmiercią królowe rozbierają się do rosołu. Jest taki obraz całkiem znany, właśnie jak już jedna służka, ona nie żyje, jest ułożona na tym katafalku, tam jedna służka już też nie, druga jej poprawia ten diadem. Słuchajcie, one wszystkie trzymają cycki na wierzchu. Dlaczego? Nie wiem, ale mają. No, dlaczego w reklamach są ciągle gołe dziewczyny? Wszystkiego, nawet trumien. Jak widać, nie wymyśliła tego branża reklamowa, po prostu to istniało od zawsze. Z cycem na wierzchu Kleopatra bywała też przedstawiana, witając Antoniusza na barce lub wyplątując się z dywanu przed Cezarem. To jest po prostu niesamowite. Nos na obrazach ma nieodmiennie prosty, rysy oczywiście europejskie, skórę białą jak mleko, a sylwetkę pasującą do aktualnych kanonów czasów, kiedy powstawał obraz. Raz szczuplejsza, raz pełniejsza, kanoniczna. Tak jest. Stałym motywem jest oczywiście tak zwany orientalizm, czyli stereotypowo przedstawiany wschód. Umięśnieni czarni niewolnicy, półnagie niewolnice z wachlarzami, lwie skóry, przepych, egzotyka i kicz. Kleopatra na tych obrazach nie jest aktywną władczynią, jaką była w rzeczywistości, tylko bierną odaliską z haremu, która leniwie sobie leży na szezlągu, cała w złocie i jedwabiach i beznamiętnie obserwuje, dajmy na to, jak służba wynosi zwłoki, na których testowała jad węża. No, że leży, pachnie i świeci cyckami. I patrzy, jak tak jak trupy są wynoszone. No wiadomo, okrutny wschód. No a w literaturze i w kinie też nie jest dużo lepiej. U Szekspira Kleopatra jest próżną diwą i taką emocjonalną, bardzo femme fatale. U Bernarda Shawa jest jeszcze gorzej. Jest tam dziecinną, słodką idiotką, która, słuchajcie, nie rozpoznaje Cezara, a ten, niczym Pigmalion, kształtuje ją jak glinę i uczy rządzić. No i ten seksistowski koszmarek, naprawdę gorszy od wszelkich plag Egiptu, został zekranizowany w 1945 roku.
i naprawdę nawet Boska Vivien Leigh w roli Kleopatry go nie ratuje. No i wreszcie najsłynniejsza ekranizacja, ta z 1963 roku, która raz na zawsze dała Kleopatrze twarz, Elizabeth Taylor. W filmie Josefa Elmankiewicza Kleopatra miota się od zmysłowej uwodzicielki, Cezarowi szepce, że ma szerokie biodra i urodzi mu synów, do awanturującej się hetery. Producent miał powiedzieć, że jeśli jakaś kobieta traktowałaby go tak, jak Kleopatra Marka Antoniusza, obciąłby jej jaja. Okej. Jej pierwszy kochanek jeszcze potrafi wziąć ją w ryzy. W latach 60. takie kobiety należało trzymać krótko. Drugiego, zgodnie z oktawianową legendą, zniewala swoją urodą, odbiera męskość i prowadzi do zguby. Liz Taylor paraduje na ekranie w szpilkach i w obcisłych, wydekoltowanych kieckach. Tunika Richarda Bartona ledwo przykrywa mu pośladki, a ich gwałtowny romans na planie, na przemian godzili się i rozstawali, pili, bili i dawali zarobić paparazzi, potępił Watykan. Film trwa ponad 4 godziny i jest epicką katastrofą. Naprawdę warto obejrzeć po to, żeby zobaczyć, dlaczego skończył się system wielkich hollywoodzkich studiów. Tak, ja raz niedawno sobie obejrzałam, jak właśnie przygotowałam ten odcinek i wrzuciłam na storiesy zdjęcia z oraz próbkę makijażu Elizabeth Taylor. Nie polecam. Makijaż cień do powiek, to uniesie tylko Boska Liz, żadna zwykła śmiertelniczka. Były plany remake'u tego filmu, ale w rolach głównych miała wystąpić najpierw Angelina Jolie, potem Gal Gadot, no, czyli ponownie kobiety obłędnie piękne. Naprawdę nie jest sztuką sprzedać Gal Gadot, która jednym spojrzeniem sprawia, że najpotężniejszym mężczyzną miękną kolana. No, moim zdaniem dużo ciekawsza byłaby Kleopatra z serialu Rzym, bardzo polecam, która tam nie jest klasycznie piękna, ale jest interesująca, inteligentna, pragmatyczna do bólu i skomplikowana. To jest kobieta, która właśnie uwodzi osobowością, a nie urodą. No niestety, na taką wersję na dużym ekranie nikt się jeszcze nie odważył, a szkoda, bo wydaje mi się, że Kleopatrze by się spodobała. A myślę, że jest na to szansa w tych czasach, kiedy jednak coraz więcej dobrych ról dla kobiet jest i jednak już się troszeczkę inaczej obsadza. No czekam, w każdym razie nawet niekoniecznie na film, moim zdaniem serial byłby dużo lepszy. Serial, tak, w dwóch godzinach nie zmieścisz tego życia. Nie, nie, nie. Zresztą po co? Zresztą po co, dokładnie. No. No jak druga połowa? No super, no fantastyczne po prostu. To jest niesamowita absolutnie postać pod każdym względem, wyrastająca ponad przeciętność. Ja myślę, że ona miała taką osobowość, że ona w każdej epoce by wyrastała ponad przeciętność, również dzisiaj, bo to widać. Po tych właśnie nawet anegdotycznych sprawach, część może być nieprawdą, ale to widać, że to po prostu była kobieta z krwi i kości i z twardym charakterem. Fantastyczna. Mnie też uderzyło to, że ona, słuchajcie, dobrze bawiła. Okej, okay, może Marek Antoniusz był takim man child, tak, mężczyzną dzieckiem, musiał mu dostarczać rozrywek, ale no cóż jest niefajnego w łowieniu sobie ryb, ostrym balowaniu, urządzaniu uczt, polowaniu, tym całym wschodnim przepychu. Wydaje mi się, że no też musiała się, no, miała ten związek, który był bardzo niecharakterystyczny dla tamtych czasów, bo nie jako partnerski, przecież on jej oddał tę ziemię, więc musiał traktować jako królową po prostu. Miała fajnego faceta u boku, miała z nim trójkę dzieci. I właściwie ona umarła tuż przed 40, miała 39 lat i też jej śmierć jest tak bardzo na własnych warunkach, nie? Tak, dokładnie. I też taka, to była kobieta chyba świadoma, znaczy, wiecie, no z dystansu 2000 lat i bez żadnego dokumentu, który podpisał własną, był jeden dokument, który podpisał własną ręką, chyba tam jest podpis, niech to będzie zrobione, coś w ten deseń pod jakimś tam, nie wiem, nakazem administracyjnym, więc no umówmy się, szału nie ma, jeśli chodzi o jej życie wewnętrzne, tak? Nawet Schiff o tym pisze, że jest tyle warstw tej propagandy, tej legendy, tego mitu, że odgrzebanie tego, dogrzebanie się do prawie Kleopatry jest wręcz niemożliwe. Możemy tylko dywagować, no ale mam wrażenie, że to mogła być kobieta świadoma własnej legendy. I że ten wąż to takie zakończenie życia na własnych warunkach, w diademie i z poświęcającymi się dla niej służkami, to było coś, co ona mogła pomyśleć, tak, to jest dobre zakończenie dobrego życia. No myślę, że była świadoma, bo przecież istniały
istnieli kronikarze, tak? Było wiadomo, że pewne czyny są spisywane i tak dalej. Oni się przecież wszyscy tłukli po to też, żeby przejść do historii jako imperatorzy, ci, którzy podbili ziemię, odbili ziemię, zjednoczyli coś tam i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że jak najbardziej. No, była na pewno bardzo świadomą władczynią. To nie jest tak, że ona to wszystko zbudowała przypadkiem. Ona to konsekwentnie krok po kroku realizowała, w związku z czym jak najbardziej myślę, że wiedziała. Myślę, że też to były absolutnie czasy dla nas niewyobrażalne, że oni mieli to wkalkulowane, że właśnie na przykład twoje życie jako władcy nie będzie długie i lepiej, żeby skończyło się samobójstwem niż jakimś żenującym aktem agresji, jak na przykład w przypadku Cezara, tak? Więc dla nas te decyzje brzmią szalenie dramatyczne, ale myślę, że ta mentalność wtedy była zupełnie inna. To było bardziej do przyjęcia wszystko. Ale ja też podziwiam jej determinację, bo to nie jest tak, że po tym akcjom Suzama ręce, tak jak Marek Antoniusz, naprawdę po prostu depresja, patrzenie się znaczącym wzrokiem w horyzont, unikanie jej. No, podjął decyzję, to teraz należało ponieść jej konsekwencje. Ona też podjęła decyzję i w ponownie konsekwencji najpierw próbowała znaleźć jakąś drogę ucieczki, a jak to nie wyszło, to znaleźć inną drogę ucieczki. Taką, żeby było i na własnych warunkach, i w miarę bezboleśnie. No ja to... Dla mnie to jest godne podziwu, tak? To jest ogromna siła charakteru i taka świadomość tego... No, Boże, jak z tej strasznie banalnej piosenki, kiedy ze sceny zejść, tak? I to jeszcze z takim przytupem i właśnie... I z klasą, i z stylem, no. Nawet Oktawian August, który no, był okropny, był takim paranoikiem, tak? Był świetnym cesarzem, ale też był okropnym człowiekiem. No nawet on to uznał. Bo to jest kwestia tego, na ile jesteś w stanie rzeczywiście mieć krytyczny ogląd rzeczywistości. Jeśli czujesz, że pewne rzeczy są przegrane, no to rzucanie się jak ryba na brzegu jest żałosne. No, nie, no odeszła z godnością. Tak, zdecydowanie. Szanujemy to i no. To chyba byłoby dzisiaj na tyle. Tak jest. Zapraszamy tradycyjnie naszego Instagrama herstoriewo, gdzie znów wrzucimy wam materiał wizualny o Kleopatrze, przepraszam, o ich reprezentacjach tam tak. W późniejszych czasach. Będzie dużo, dużo cycków, ale malarskich, więc Instagram pozwoli chyba. Pozwoli, na sztukę pozwala. I też wrzucimy materiały na nasz profil na Facebooku Herstorie Wysokich Obcasów. I zapraszamy za tydzień. I to mówiłam ja, Katarzyna Wężyk. I mówiłam ja, Natalia Waloch. To były Herstorie Wysokich Obcasów. To był podcast Wysokich Obcasów. Na kolejne zapraszamy w najbliższą środę.